Zazwyczaj podczas rozwodu bądź separacji dochodzi do sytuacji podziału majątku. Jak zrobić, żeby jedna i druga strona była zadowolona? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie W świetle prawa, a naszym gościem jest adwokat Małgorzata Rajewska-Kusiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Na wstępie powiedzmy, co wchodzi w skład majątku współmałżonków. W skład majątku współmałżonków wchodzą na przykład dochody uzyskiwane przez tych małżonków, tak, wynagrodzenie za pracę bądź z innych źródeł, bo generalnie zasadą jest to, że to, co małżonkowie nabyli przed małżeństwem, jest ich majątkiem osobistym, a to, co nabywają w trakcie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej małżeńskiej, jest majątkiem wspólnym. To jest zasada, ale od tej zasady są oczywiście wyjątki. Tak jak mówię, te dochody, tak, uzyskiwane przez małżonków będą wchodziły w skład majątku wspólnego. W skład tego majątku wspólnego będą na przykład wchodziły też ruchomości nabyte w trakcie trwania tej wspólności majątkowej małżeńskiej. Także na przykład dochody z najmu mieszkania, które powiedzmy ci małżonkowie wynajmują, ale także środki, które są gromadzone na otwartych funduszach emerytalnych. Te środki właśnie są też, one też wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Czyli generalnie zasadą powiedzmy jest to, że wszystko, co małżonkowie nabywają w trakcie trwania małżeństwa, wspólności majątkowej małżeńskiej, jest ich majątkiem wspólnym. Chyba, że jest wtedy intercyza podpisana. No tak, to już nam od początku załatwia sprawę w ten sposób, że wszystko, co każdy z małżonków nabywa, będzie ich majątkiem osobistym, tak? Bo intercyza jest niczym innym jak tak zwaną ustrojem rozdzielności majątkowej małżeńskiej w małżeństwie, tak? Czyli każdy z małżonków będzie po prostu nabywał dany składnik majątku do swojego majątku osobistego i nie będziemy mieli wtedy do czynienia z majątkiem wspólnym. A jeżeli, dajmy na to, jest podpisana intercyza, a jednak małżonkowie decydują się na przykład na zakup wspólnego mieszkania, jak wtedy to rozwiązać też, to wtedy na przykład mieszkanie musi być i na jedną, i na drugą osobę? Jakoś udokumentować to trzeba, że wkład dała i jedna, i druga połówka? Generalnie, jeśli nie mamy sporu, to sytuacja jest prosta, tak? Każdy z współmałżonków ma swój udział we współwłasności tego mieszkania i tak jak mówię, sprawa jest tutaj prosta. Dopiero problem się pojawia w momencie ewentualnego konfliktu, tak? Czyli w momencie, kiedy któryś z tych współmałżonków chciałby na przykład dokonać zniesienia współwłasności tego mieszkania. Wtedy pojawia się problem, no bo może być, tak jak pani mówi, taka sytuacja, że ja dałem tyle, tak, ty dałeś mniej i wtedy kwestia jest udowodnienia tego, skąd te środki pochodziły i w jakim zakresie. Oczywiście tutaj w trakcie takiego sporu sąd będzie decydował o tym, który z współmałżonków w większym zakresie tutaj finansował te mieszkanie. No i wiadomo, że to będzie też odzwierciedlało to postanowienie o zniesieniu współwłasności i wysokość spłaty na rzecz drugiego ze współmałżonków. Także jak najbardziej ma to oczywiście znaczenie w takiej sprawie. Jednak nie mamy intercyzy. Kiedy możemy złożyć wniosek do sądu o podział majątku? W momencie, kiedy mamy do czynienia z małżonkami, no to w trakcie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej małżeńskiej nie możemy takiej sprawy założyć. Taką sprawę możemy założyć dopiero właśnie po ustaleniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a taką rozdzielność majątkową możemy ustalić bądź u notariusza, bądź sądownie, jeśli też nie ma ewentualnie na to zgody, czy powiedzmy jest, no strony nie dochodzą do jakiegoś porozumienia między sobą, tak? Także taka rozdzielność majątkowa też tworzy nam się, że tak powiem, z mocy prawa, w sytuacji orzeczenia rozwodu bądź separacji. Także jeśli mamy orzeczony rozwód bądź separację, możemy wtedy nawet w trakcie postępowania o rozwód bądź separację, jeśli taki podział majątku nie przedłuży nam tego postępowania, możemy dokonać podziału majątku. Bądź jeśli jest jakiś spór, ten podział majątku byłby powiedzmy bardziej skomplikowany, no to wtedy można założyć sprawę o podział majątku do sądu
Składa się wtedy wniosek do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. I taki sąd będzie dokonywał właśnie podziału majątku między tymi małżonkami. Jeżeli małżonkowie jednak się sami między sobą nie dogadują i chcieliby właśnie sądownie złożyć wniosek, żeby ten podział majątku się odbył, czy trzeba w jakiś sposób to udokumentować, że na przykład ja w tym małżeństwie wniosłem tyle, a ja w tym małżeństwie wniosłam tyle? Dokładnie. Troszeczkę właśnie wchodzimy z tym pytaniem troszeczkę w kwestię udziałów, tak? W majątku wspólnym. Zasadą jest, że małżonkowie mają równe udziały, tak? Równe udziały w majątku wspólnym. Ale jest możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. I w takiej sytuacji właśnie no, będzie miało to znaczenie, że ja wniosłem w ten majątek tyle pieniążków, bądź druga strona tyle pieniążków, tak? Ale mówię, ta kwestia tych ustalenia tych nierównych udziałów wiąże się z tak zwanymi ważnymi powodami, dla których no, sąd ustali właśnie te nierówne udziały, a także właśnie z tą różną, z tą różnością stopnia przyczynienia się do powstania tego majątku wspólnego. A te ważne powody no, to mają tutaj odzwierciedlenie w tym, że powiedzmy jeden ze współmałżonków no, nie przyczynił się swoim zachowaniem do zwiększenia majątku wspólnego, bądź nawet przyczynił się do jego zmniejszenia. To są takie no, naganne zachowania ze strony tego współmałżonka, który no, będąc zdrową osobą, w pełni sił, mógł przyczynić się do zwiększenia tego majątku wspólnego, a tymczasem przyczynia się do jego zmniejszenia tak naprawdę, no to są sytuacje na przykład związane z trwonieniem majątku wspólnego, powiedzmy na jakieś nałogi, hazard. Także w takich sytuacjach sąd ustali nierówne udziały współmałżonków. W pozostałych sytuacjach mamy do czynienia z udziałami równymi, czyli to też nie jest tak, że w sytuacji, kiedy na przykład kobieta nie pracowała, zajmowała się dziećmi, a mąż pracował i no, jakby finansował ten majątek wspólny, to ta kobieta z tego podziału majątku też nic nie dostanie, tak? Tylko no, ponieważ ona w inny sposób się przyczyniała tutaj do... Opiekowała się dokładnie, dziećmi, tak. Przyczyniała się do powstania właśnie tego majątku wspólnego, to i tak jej udziały są równe i też tej kobiecie będzie należała się spłata bądź właśnie ten udział w majątku wspólnym. Najczęściej no oczywiście taka osoba będzie żądała spłaty tutaj z takiego majątku wspólnego. Także tak to właśnie w tych kwestiach wygląda. Czyli nie tylko środki finansowe, jakie dajemy do naszego małżeństwa, ale także wiele innych rzeczy na to się składa. Jeżeli na przykład sąd zadecyduje, że osoba, czyli jeden z współmałżonków dostaje jednak mniejszą część, czy jeżeli ona się z tym nie zgadza, może się jeszcze odwołać? Oczywiście. Od każdego wyroku, postanowienia sądu można się w takiej sprawie odwołać. Tutaj sąd będzie nam wydawał postanowienie o podziale majątku właśnie w sądzie rejonowym i od takiego postanowienia jak najbardziej służy apelacja do sądu okręgowego. Taką apelację można wywieźć w ten sposób, że w terminie 7 dni od ogłoszenia danego postanowienia należy złożyć wniosek o uzasadnienie, opłacić go opłatą 100 zł. I sąd po doręczeniu nam takiego postanowienia z uzasadnieniem, my możemy w terminie 14 dni wywieźć apelację do sądu okręgowego, ale za pośrednictwem sądu rejonowego właśnie dla, mówię, ostatniego miejsca zamieszkania, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania współmałżonków. Co w przypadku, jeżeli małżonkowie mieli kredyt na przykład na zakup mieszkania albo domu? No to jest właśnie bardzo trudna sytuacja, tak? I niestety z taką sytuacją mamy do czynienia bardzo często. No bo umówmy się, sytuacja wygląda w ten sposób, że sąd nie dzieli długami, tylko dzieli majątkiem, tak? Także sądu tak naprawdę w podziale majątku nie interesuje, że mamy ten kredyt, prawda? No bo no niestety, ale
ale to jest zobowiązanie, które zaciągnęliśmy i musimy je dalej spłacać. Więc w tych sytuacjach najczęściej no, najlepiej jest się po prostu porozumieć, żeby jedna strona na przykład przejęła ten kredyt i zwolniła drugą stronę z tego kredytu. No tu mamy, wchodzimy też w kwestie związane właśnie z bankiem, tak? Bo bank musi na to wyrazić zgodę. Często też niestety właśnie się w praktyce zdarza, że bank niekoniecznie chce się zgodzić na takie rozwiązanie, tak? No mówię, to już zależy od takich właśnie okoliczności faktycznych danej sprawy. I tak jak mówię, no niestety, ale to wygląda w ten sposób, że najlepsze jest w takiej sytuacji jakieś porozumienie, tak? Czyli powiedzmy jedna strona przejmuje te mieszkanie z tym kredytem, zwalnia drugą osobę i powiedzmy ta druga osoba dostaje jakąś mniejszą niestety, bo wiadomo, że no, mieszkanie obciążone kredytem, no to no nie jest, że tak powiem, jego wartość jakoś bardzo, bardzo wysoka, wtedy wiadomo, no ta spłata dla tego drugiego małżonka jest na pewno dużo mniejsza niż gdyby nie było tego kredytu. W sytuacji, kiedy się małżonkowie nie dogadają jednak i dosyć i często też tak jest. No niestety, to no, sąd komuś przydzieli to mieszkanie, tak? Że tak powiem, no bo w zależności oczywiście od wniosków, które mamy w danej sprawie złożone, czy jeśli te wnioski są sprzeczne ze sobą, czyli jedna strona żąda przyznania własności na swoją rzecz, bądź na rzecz drugiego współmałżonka, i przeciwna strona no, żąda tego samego, tylko że w odwrotności, tak? No to wtedy sąd, wydając takie postanowienie, no, musi zadecydować, tak? Na rzecz której ze stron takie właśnie mieszkanie przyzna na własność. Z obowiązkiem spłaty na rzecz tej drugiej strony oczywiście. No i co mamy wtedy zrobić z tym kredytem? No właśnie, to wtedy może zostać na jednym i drugim małżonku? Tak, wtedy jeden i drugi małżonek, pomimo że ten małżonek jest już, nie jest już właścicielem tego mieszkania, on cały czas jest zobowiązany tym kredytem, tak? To jest jego zobowiązanie. I jedynym rozwiązaniem, ewentualnie tylko dla tego małżonka, który spłaca kredyt, bo najczęściej jest tak, że jeden z tych małżonków będzie ten kredyt spłacał, no jest po prostu sytuacja tego typu, że można wystąpić z roszczeniem regresowym, tak zwanym roszczeniem regresowym do tego drugiego współmałżonka o uczestniczenie właśnie w tych spłatach za te dokonane wcześniej spłaty tego kredytu. Także no nie jest to łatwa sytuacja, no bo wiadomo, no każdy chce mieć, jak to się mówi, mieszkanie, ale nie chce mieć kredytu, tak? No więc no jest to, są to bardzo trudne sytuacje. I tak jak mówię, najlepiej w tej sytuacji jednak spróbować się porozumieć i dokonać ewentualnie tutaj tego podziału majątku i ewentualnego zwolnienia z kredytu drugiego ze współmałżonków. No właśnie, bo czasem może zdarzyć się tak, że jest już po rozwodzie, tak? Kredyt jest na dwójkę, a jeden z tych współmałżonków układa sobie na przykład już życie i chciałby wziąć drugi kredyt. No dokładnie. I wtedy wiadomo, że jego zdolność kredytowa jest obniżona, bo jest cały czas zobowiązany spłatą tego pierwszego kredytu, tak? No i powracamy właśnie do punktu wyjścia, tak? Także sąd niestety tutaj w to zobowiązanie kredytowe nie wchodzi i nie rozporządza nim, że nie przyznaje kredytu, że tak powiem, na którąś ze stron, no to już mówię, to już tu strony muszą z bankiem ewentualnie próbować się porozumieć, żeby jedną ze stron zwolnić. Z Pani doświadczenia najczęściej jak wyglądają właśnie takie sprawy o podział majątku? No mi się, powiem szczerze, że udaje często jednak porozumieć ze stroną przeciwną i wypracować jakiś kompromis właśnie w związku z sprzedażą na przykład takiego mieszkania. Można też sprzedać takie mieszkanie i spłacić po prostu ten kredyt i to, co nam powiedzmy zostanie, ta wartość, że tak powiem, różnica między ceny, za którą sprzedaliśmy mieszkanie, a wartością kredytu, no to wtedy jest dzielona na obie strony. Takie rozwiązania też się zdarzają, tak? Zdarza się właśnie tak, że jedna ze stron przejmuje mieszkanie z kredytem, drugą zwalnia, prawda, z tego kredytu za zgodą banku. Też się takie rozwiązania zdarzają. Myślę, że one są takie najbardziej sprawiedliwe, bo jednak gdzieś tam społecznie nie jest, uważam, że sprawiedliwe, że jeden z współmałżonków przejmuje mieszkanie na własność,
no a drugi nie ma tego mieszkania, a jest cały czas z tym kredytem obciążony, prawda? Więc mówię, te kwestie są najczęściej takie, że najlepiej tutaj po prostu jakiś kompromis, ugodę wypracować. Pani mecenas, mam nadzieję, że przybliżyliśmy trochę naszym widzom, jak wygląda właśnie ta sprawa podziału majątku. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję również i Państwu. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek W świetle prawa.